Cześć, tu Kacper, a wy oglądacie drugi odcinek Austria Vlog. Jazda! Lotnicza Akademia Wojskowa. Bezlitośni napastnicy. I specjalnie dla was, trener Fejo o okresie przygotowawczym. Zobaczcie, jak wyglądał drugi dzień naszego zgrupowania. Dzień dobry, legioniści! A gdzie trener się wybiera? Jadę na przedtreningową aktywację. Ale dzięki Legii, naszej współpracy, w tym roku mogę jeździć na rowerze, bo w tamtym roku w jeden dzień robiło się 35 tysięcy kroków. Dzisiaj jest trochę łatwiej. Namawiają mnie, żebym do triatlonu dołączył. Na rowerze może bym dał radę. Morning, guys. Morning, what's going on? Are you ready? What? How are you? All good, yes? Thanks God, yeah. Yeah. First night in Austria, we rest, we sleep, we eat, now we work. Panie Pawle, gdzie pana rower? Na siłowni. O, rower. Podobno przejdziesz. Jordan chciał na tym rowerku na siłowni tutaj pojechać. Mu się nie dało, nie? Co jest? Na tym rowerku chciałeś się wystartować na siłowni. No zgłosiłem się, ale powiedzieli... Nie chcieli go dopuścić. No. Nie wiem za co. Rudy się nie dostał trochę. Ale wrzuć to, wrzuć to, wrzuć to. Musisz to wrzucić teraz. Tu będzie cięcie? Nie, musisz to wrzucić. Wiesz, dopiero cięcie przed tekstem, jak się śmiejemy. Nie, to musi pójść. W porządku. Idealnie. Pogoda dopisuje. Idealna do treningu. Show jeszcze żartów nie zaczął robić, więc... Przynajmniej mi. Ja tylko zieloną noc robię. Ja słyszałem wczoraj, że ty nigdy nie zaczynasz. No właśnie, ja tylko się rewanżuję. Dokładnie. Jak ktoś zaczyna, to jest rewanż. Może Paweł powiesz, w jaki sposób się rewanżujesz. Nie. Ten... Czasu by nie starczyło. Jordan, spróbujesz, to się dowiesz po prostu. No. Właśnie wolę nie zadzierać. Do perfumerii. Już słyszałem, bo później mogę w Rossmanie skończyć. Na dziale perfum. For sure they never told me. It was the first time. First time. Dostałem dobrą informację przed chwilą, jutro może na boisko wyjdę. Więc jest trochę humor do góry poszedł. No tak jest. A tak to nie jest źle, nie? Mi się tu podoba. Miałem jeden dzień wakacji, jutro może wrócę. Więc top. Gabryś, odgrzałeś się? Co ty robisz? Ja usłabziłem, że od razu że się nie odbiła. To było przyjęcie kierunkowe rękoma. Ty to Andrzejku, to zidło. Paradkę. Nie no, rozgrzane się. Tak, rozgrzane, szósta rano na siłowni. Znaczy rozgrzane już, o szóstej rano na siłowni. Nie, ja nie będę. Tak się pracuje. Cały dzień zagrzany. Panie trenerze. Nie. Taką dla że nie chcesz od juniora. Kolano mi się zmęczy, nie mogę. Dokręcimy się. Lewa jego. Widziałeś jaka lewa? No ale. Malowany! No, no, musisz być czujny. Nie szczepionkę. Nie szczepionkę. Prawie cała drużyna udała się na wstępną aktywację na siłowni. Prawie cała, bo na boisku od rana harują nasi bramkarze. Piszę teraz mukę każdemu, kto ogląda. Nie? Hola, ¿qué tal? Va bene, così. Po hiszpańsku nie umiem. Marka, ty coś po polsku? Not too much. Not too much? No. Still not too much. Too difficult. I understand a little bit. Important what? Things. What kind of important things you understand? In camera it's not so good to say it.
So this is can be a problem. Yeah, these are important things. In secret, but. Ah, but this, yes. Yeah, but this I know a long time ago. Tak, na kolejny dzień mam zaplanowany inny środek transportu. Jaki? Ale z tym musisz iść do naszego środkowego obrońcy, do Ziółka. On ci wszystko wytłumaczy. O jaki środek transportu chodzi? Był pewien zakład, ale jak ktoś chce zobaczyć, to musi śledzić logi. Nie zdradzam nic więcej. Nie zdradzam więcej. Powiedz jeszcze, żeby dali łapkę w górę. Zasubskrybujcie, łapka w górę też się przyda. YouTuber, on się stworzył powołanie. No, yeah. How are you, Claude? Good. You? Fine, fine. I see a smile on your face. That's a good sign. Dobrze, dobrze. Oh, even Polish. Bardzo dobrze, a ty? I like it very much. You know some more languages, huh? Than yes, like French. Not so good, you know. Ah, okay, but you will try to learn some Polish or not? I will try. You will see, huh? I will try. Okay. I don't need a bit of Piotrowski. Not only good words, you know. Yeah, I understand that. This guy sleep too much. Stevie? He sleep too much. Is he snoring? Like an elephant, huh? Yes. I sleep with him. You know how we call this? Liar. Po prawie już wszyscy na boisku, zatem zacznijmy pierwsze dzisiejsze zajęcia. Po rozgrzewce ruszamy z robotą, zaczynając od krótkiego rozegrania pod presją. Trzech zawodników kontra dwóch obrońców stara się przejść z punktu A do punktu B. Teraz gra na utrzymane. Chociaż gra w przypadku tego ćwiczenia to chyba za mało powiedziane, bo intensywność jest tutaj na najwyższym poziomie. Mam wrażenie, że tylko sam uniosę. Nie, wcale. To, co przed chwilą wypracowaliśmy, przenosimy na gierkę. Ograniczone pole gry podzielone na sektory, w obrębie których mogą poruszać się wyznaczeni zawodnicy. No i oczywiście rywalizacja na gole. Na koniec zajęć prosa nad wykończeniem. Po jednej stronie zawodnicy wychodzą sam na sam z bramkarzem, a po drugiej wykończają dośrodkowanie. Nie mam butów, to co ty przyszykowany na to zaraz? Nie, sorry.
Nie ma warunków. No taki mówię. Witaj tu w Legii. Bardzo miło. Dzięki. Skąd przyjechałeś? Z Raszyna. Brawo, 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 brawo. Gol, 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 gol. Jak na tym filmiku. Ale tutaj widzę. Nie widziałeś tego filmiku? Walka nerwów pokonane Kobi. Kobi to wiesz, no. Luzik. Jak tam ten dzisiejszy pierwszy trening? Kurde, trochę się działo, co? Fajnie, fajnie. Zobacz, pogoda fajna. Wszystko sprzyja, boisko jest świetne. Mamy media tutaj, zdjęcia robią. Zaraz zjemy obiad. Co ty więcej chcesz, nie? Na triatlon możemy iść pobiegać, tam popływać. A ty się wybierasz na pewno, nie? Bo lubisz pracę. Tak. Nie, brałem udział rano już, wiesz? A, to dlatego, okej. Okay. Pływałem, musiałem już tu przybyć. I didn't expect you are so mobile, no? You see? Yeah? We have the hamburger. To jest, rękami rzuca, to tak jak biegnie. Slow motion. Dobra, ale gola strzelił w tym roku. Co? Gola strzelił w tym roku. Brawo dla niego. Ale teraz jest nowy sezon, tak? No tak, tak. Nie ma co wspominać. Było, minęło, tak? Nie żyjemy przeszłością. No nie ma co. Kobi, chodź. Już nie jesteś młodzieżowiec. Ale pomogę. Dobrze, a ty jesteś dobry chłopak. Tak. Dobry chłopak. Chodź na siłownię, jeszcze coś porobimy. Już drugą dzisiaj. Ale jest wieczorem dzisiaj, nie? A idziesz jutro też na szóstą? Czy już dzisiaj nie? To ja ci rozgrzeję już szwangę. Ze szangą tu śpię. Na szóstej dzisiaj. Tak? A to może akurat jakoś się mijaliśmy. Tylko Bartka widziałem. Bartek był? Ale ja tylko widziałem. Ale ja tylko pobiegłem. Wow, Maca on fire. I saw this. You saw? Wow, and I recorded. I hope you have it. Yes, you got it. Yes, that's a good sign. A lot of goals. Wow. Yeah, that's a good sign. If I see many cameras, I need to score goals. Oh yeah. How they feed you in Greece that you are come back here with so accuracy? I came with new energy, with new confidence, I think. As a football player, it's a lot. Yeah, that's what I see, the confidence of you. And I also see that coach is trying to build it up in you. Yeah, exactly. It's good for a player if a coach speak to you many times and help you to want to develop. So for me, I just want to push myself to help the team this season, because last season was not like we expected, even though I was not there. So yeah, everybody gives his best and wants to play. No, no dużo nisko na nogach, nie, więc to najbardziej, ale później na koniec wrzutki strzały, więc wynagrodziły to cały trening. No właśnie, taka strzelba na koniec to zawsze przyjemność, się wstrzelić, zbudować pewność siebie. Tym bardziej, że sparing przed nami. No jak najbardziej, kilka okazji właśnie, żeby zobaczyć jak kto sobie radzi z piłkami z góry, kto z dołu, więc dla mnie to idealne, żeby poznać tym bardziej kolegów. No właśnie, a ty z którymi sobie lepiej radzisz? Ja muszę wrzucać, więc obojętnie byle do mnie leciały. O to miło się chodzi. Aczkolwiek też lubię na wolną przestrzeń dostać piłkę i z tego też powrzucać, czy wejść w pojedynek. Przed nami drugi trening i tak jak obiecywaliśmy, na rozgrzewkę zadamy naszym piłkarzom kilka pytań od was. Smalling, but Smalling Prime against United. Bonucci. Bonucci against Juventus. It's crazy. It's a perfect guy. Anticipation, power, strength, good food. Tommy. No chance. Because like Russia said, it was on the page 27 that I was the color, you know? So I had a lot of colors. He has one book and then he's listing and searching the colors. So now he's on page 27 and on that page it's this color. This shit color. Portugali. 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 Chciałem, żeby Cristiano zdobył mistrzostwo Europy. Wasze następne pytania zadamy po treningu, który właśnie się zaczyna, a ten pokażemy inaczej niż pierwszy, z narracją naszego trenera Gonzalo Feio, który opowie wam, nad czym pracujemy na tym obozie. Musimy się rozwijać w różnych obszarach. Z punktu widzenia fizycznym, bo jest on baza do piłki nożnej, do futbolu, który chcemy grać, do naszego stylu gry, bez odpowiednie oparcie
o nieustępliwości, o intensywności, o fizyczności, nie będzie możliwe grać w futbol, jakim chcemy grać, w tempie, w jakim chcemy grać. Więc z tego punktu widzenia te pierwsze dwa tygodnie okresu przygotowawczego są loading weeks, z punktu widzenia objętości i obciążenia, są to najmocniejsze tygodnie. Mamy pierwsze za sobą, teraz jesteśmy w trakcie drugiego. Więc z punktu widzenia objętości bardzo duże jednostki treningowe, praktycznie każdy dzień rano i po południu, czy nawet w dniach, kiedy gramy mecz, rano jest trening, żebyśmy wyrobić to obciążenie, ten loading. Z punktu widzenia każdego rodzaju wysiłek fizycznego, okay? Zarówno jeżeli chodzi o większe przestrzeni, jak jeżeli chodzi o player load, o zmianę kierunku, mniejsze przestrzeni. Z punktu widzenia mentalne, zrobić kolejne kroki jako drużynę. To znaczy poznać siebie lepiej, wdrożyć nowych, wdrożyć młodych, spowodować, że piłkarze, którzy są dłużej w Legii, przekazują też wymaganie, znaczenie tego klubu, żeby każdy z nas był przygotowany i był świadomy tego, co klub i wielkość klubu, który reprezentujemy i co się od nas wymaga w tym klubie. Do tego oczywiście relacje między ludźmi, zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. To jest kolejny cel, cel mentalny, tak? I potem mamy te cele stricto piłkarskie czy techniczno-taktyczne, gdzie oczywiście chcemy robić krok do przodu w każdej fazie gry i tutaj już musieliśmy konkretnie pójść dzień po dniu. Wczoraj jako dzień pomeczowy, bo jeszcze przedwczoraj graliśmy dzień wyjazdowy, ten trening wprowadzający w nowych warunkach był treningiem skupionym na korekcji rzeczy, które mogliby lepiej działać w meczu, na przykład na pressingu, na pierwszą fazę po odbiorze piłki, na uwolnienie piłki. Dzisiaj rano skupiliśmy się głównie na operowanie piłki, na przyspieszenie gry w ofensywie, też na fazę przejściową, reakcja po straży, reakcja po odbiorze. Teraz po południu skupiliśmy się głównie na blok obronny średnio-niski z odpowiednim momencie odbioru, z wejściem do kontra, ale też na wykreowanie akcji, co wyszło naprawdę, naprawdę dobrze, bo chcę podkreślić, że piłkarze dają dużo jakości. Dzisiaj był bardzo dobry dzień pod tym kątem. Trzeci dzień rano jest skupiony na stałe fragmenty gry w ofensywie, po południu gramy mecz, gdzie nie każdy sparring ma ten sam scenariusz, bo scenariusz, mecz z punktu widzenia dominujące fazy gry, grając z Odrą Opole i grając jutro z drużyną, która najprawdopodobniej może będzie rywalizowała w Lidze Europy, to są inne rodzaje meczów, więc te sparingi też są z różnymi przeciwnikami w różnych momentach, żebyśmy trenowali różne scenariusze gry. Gry, gdzie jesteśmy więcej wysoko niż nic, gry, gdzie jesteśmy niżej, bardziej szukamy kontry, gry, które chcemy kontrolować poprzez może nie posiadanie piłka, ale ataku pozycyjnego przeciwko niskiego bloku. Tak to wygląda, żebyśmy kończyli ten obóz i to są dwa najtrudniejsze tygodnie z punktu widzenia fizyczności, żebyśmy kończyli ten obóz scaleni jako drużynę i pod tym kątem idziemy w bardzo dobrym kierunku i żebyśmy skończyli ten obóz gotowi nie tylko do wykonania swoje zadanie, każdy piłkarz w różnych momentach gry z piłką i bez piłki, ale też żebyśmy jako drużyna mieli narzędzie, żeby odpowiedzieć na różne scenariusze gry. Dodaję, bez innych ludzi oprócz piłkarzy, czyli bez sztabu, to wszystko nie jest możliwe. I akurat przy zmianie sztabu, który mieliśmy, dzisiaj jest pierwszy dzień, że jesteśmy w komplecie i oczywiście wdrożenie sztabu nie tylko do dynamiki pracy sztabu, ale też do relacji z piłkarzami, do odpowiedniego wsparcia, zarówno merytorycznie, jak i osobistej. Każdego piłkarza jest kluczowe i to jest też zbliżenie ludzi, a nie tylko indywidualizacja ich pracy fizycznego, taktycznej i tak dalej, ale też zbliżenie ludzi do ludzi z punktu widzenia wsparcia i poznania, poznać odpowiedni problemy czy potrzeby danego piłkarza jest kluczem i ten obóz też nam to umożliwia. Solidnie, jeszcze mam siłownię do zrobienia. Live all the year. No. Live in a village? No. I would like to go for vacations and 1-2 weeks. Then it's perfect to put mine out. But to live all the year, no chance. Very good.
the welcome was perfect. I don't have, because everybody talk with me and I feel very good. And of course I have some Eli, Luki, Mark, Mori, but everybody, the welcome was very good. Iberian and Latin team. Yes, yes. I'm really happy. Really. Pork chop. Pork chop. Pork chop. Pork chop. Pork chop or means meat. Mean? What? This? Kotlet mieloni. I don't know this. Where you what? 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 Where do you eat? Where? RTC. RTC, yeah. RTC or my home. Yeah, okay. And I always go to Sato restaurant in Warsaw. Hello, monsieur. Hello, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est la vie. Paris Saint-Germain. Ah, good day. Obviously, now we finish the day. Now we'll rest for few hours. Get some food and some more football. I finally saw some tackles against Jean-Pierre. And I saw that you won some. No. Or even more than some. More than some, I think all of the duels. But it's good. You know, for me, you are making jokes, but for me it's nice to work with such a striker, you know, who had experience with many clubs, many goals. So it's nice to work against him. Bartek, ja robię zdjęcia. Bartek, stawaj się tam. No ustaw się. Bartek, fajnie wygląda. Lipi, stej. Wysane, mamene. Patku, stój no. 3, 2, 1, uśmiech. Jeszcze raz. Dobry jest fotograf. We are getting better. We need time to get the best performance of the player. And I'm sure that we are gonna be ready for the first match. We are gonna start winning, and we have to push them to improve their performance. Dobiegł końca nasz drugi dzień na zgrupowaniu, a przed nami pierwszy test mecz w Austrii. I jak sami widzieliście, nie rzucamy słów na wiatr, bo zostawialiście pytania pod poprzednim odcinkiem i już w tym one się pojawiły, dlatego zachęcam Was, komentarze są do Waszej dyspozycji. Przypominam Wam również o tym, jeżeli film Wam się podobał, no to zostawcie nam łapkę w górę, ale też zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. A ja tymczasem się żegnam z Wami, dziękując za dziś. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia! I kamera! Hey.